Różnice widać na pierwszy rzut oka. Tak było w połowie grudnia, tak jest dzisiaj. Zakończyliśmy już montaż drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych. Wylano oraz położono posadzkę. Wykończenie ścian również jest już na finiszu. Nie oznacza to jednak, że wszystko idzie zgodnie z planem i że od 5 lutego, taki był termin zakończenia prac, do regionalnego szpitala wejdziemy nowym wejściem. Przesunięcie terminu wynika z realizacji zamówienia dotyczącego platformy dla osób niepełnosprawnych, która będzie znajdowała się w części poradni zdrowia psychicznego i doktora Bojanowskiego oraz z nieprzewidzianych robót budowlanych, które wyniknęły po prostu w trakcie pracy. Opóźnienie jest dość duże. Nowy termin wyznaczono dopiero na pierwszą połowę marca. Przypomnijmy, początkowo planowano remont schodów prowadzących do szpitala, później jednak zdecydowano się na ich wyburzenie i budowę zupełnie nowego wejścia.